Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jednak jak rozpoznać, czy to Bóg do mnie mówi, a nie ktoś się pod Niego podszywa? Kiedy budujemy relację z drugim człowiekiem, taką zażyłą, prawdziwą relację, to poznajemy go na tyle, że gdy ktoś się pod Niego podszywa, na przykład do nas dzwoniąc, pisząc SMS-y czy jakieś wiadomości, potrafimy rozpoznać, że coś jest nie tak, że to chyba nie jest ta osoba, o której myślimy. I podobnie jest z Panem Bogiem. By rozpoznać głos Boga w swoim sercu, musimy zacząć Go poznawać, wejść z Nim w zażyłą relację. I stąd apostołowie mają pewność i odwagę w głoszeniu tego, co mówią. Dlatego, że z Jezusem zbudowali zażyłą więź przez dobre i trudne doświadczenia. A jak jest w moim życiu? Czy ja buduję relację z Bogiem? Czy ja chcę Boga poznawać? Czy żyję w sakramentach? I czy poddaję po drodze znanie słowo, które usłyszałem najpierw w swoim sercu, a później we wspólnocie Kościoła? To wszystko pozwala nam usłyszeć prawdziwy głos Boży w naszym sercu. Słysząc takie słowa, które wypowiada Jezus, że nad kimś wisi gniew Boży, możemy się po prostu przestraszyć. Ale Jezus mówi wcześniej o tym, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. A zatem jeśli wierzysz w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który dla ciebie przyszedł na ten świat, wziął na swoje ramiona krzyż, co więcej, zmartwychwstał i pokonał śmierć, nie musisz się niczego obawiać, bo jesteś bezpieczny, bo jesteś w jego miłosiernym spojrzeniu, bo On mocno trzyma cię w twoich rękach. Ale najpierw musisz uwierzyć. Nie tyle uwierzyć w Jezusa, co uwierzyć i zawierzyć Jezusowi. Ta seria nie mogłaby powstać bez wsparcia naszych patronów. Dziękujemy.